Dzień dobry. Mam nadzieję, że już mnie słychać. Możemy zaczynać prezentację. Jeszcze tylko dołączę drugiego prezentera, który niebawem Wam pokaże, jak skorzystać z Marketing Automation na żywo. Czyli będziecie mogli zobaczyć krok po kroku, jak tworzyć własne cykle Marketing Automation. A ja już teraz zacznę od tej strony bardziej, że tak powiem, teoretycznej. Mianowicie opowiem Wam, czym jest marketing automation i tak dalej. W skrócie informacje techniczne. Webinar potrwa jeszcze z 45 minut. Będziecie oczywiście mieli czas na zadawanie pytań i możecie je zadawać w trakcie prezentacji na czacie lub na końcu naszej prezentacji. Naturalnie tutaj też daję informacje o naszych stronach internetowych, gdzie możecie pisać do nas, do naszego działu obsługi klienta, gdzie chętnie Wam pomożemy ze wszystkimi kwestiami na temat marketing automation. I możemy przejść już do samej prezentacji, mianowicie czym jest marketing automation? Marketing automation, czyli narzędzie, które niedawno wprowadziliśmy my do naszego pakietu usług i które jest dostępne na rynku też już od jakiegoś czasu, jest naprawdę sposobem na zautomatyzowanie pewnych powtarzalnych procesów podczas tworzenia kampanii marketingowych. Dotyczy to pewnych zadań, ruchów, powiedzmy wysyłania wiadomości e-mail, pokazywania różnych treści na stronach internetowych, kierowania do różnych stron docelowych. Także proces ten ma pomóc marketerom w zautomatyzowaniu komunikacji z ich użytkownikami, tak żeby oni mieli większą kontrolę nad tym, co się dzieje i w jaki sposób oni się komunikują z użytkownikami, ze swoimi subskrybentami. Czyli tak naprawdę, jak wykorzystać marketing automation? Najłatwiej będzie pewnie pokazać na przykładach. Przygotowałem takie trzy, jakby to nazwać, business cases, w których pokażę Wam, jak firmy wykorzystują marketing automation. Być może zauważyliście to już na rynku, już widzieliście takie zastosowania i byście chcieli z nich skorzystać również sami. Mamy pierwszy taki oto przykład, który polega na tym, że powiedzmy prowadzimy bloga, jesteśmy blogerem, po prostu firmą, która między innymi publikuje treści na swoim blogu. I chcielibyśmy oczywiście, żeby jak największa liczba internautów czytała nasze teksty, czyli żeby trafiali do nas, na naszą stronę i ją odwiedzali. Tak, czyli mamy pierwszy sposób na sprawienie, żeby nasi użytkownicy chcieli nas odwiedzać. Czyli między innymi tworzymy formularz zapisu. Mogą być różne typy formularzy zapisu. I jeden z takich podstawowych jest formularz, który się pojawia na przykład na naszej stronie, typu pop-up lub formularz zagnieżdżony, który będzie widoczny na naszej stronie zawsze, kiedy nasi użytkownicy wejdą na naszą stronę. No i powiedzmy, to jest nasz blog, zbieramy adresy e-mail, zbieramy informacje, które chcielibyśmy pozyskiwać od naszych użytkowników. I proponujemy im, powiedzmy, jakąś formę kontaktu, czyli będą mogli otrzymywać od nas wiadomości e-mail, jakieś powiadomienia z bloga, tak żebyśmy mogli wysłać im informacje w pierwszej kolejności. No i kolejną rzeczą, oczywiście, po zebraniu takiej wiadomości, jest wysłanie wiadomości powitalnej. I tutaj mamy przykład z bloga Dieta i Fitness, gdzie wiadomość powitalna zawiera też dodatkowe korzyści w postaci poradnika. Mamy taki poradnik, przepyszne przepisy na zdrowe desery i tak dalej. I możemy taką wiadomość automatycznie wysłać do naszych nowych użytkowników i powitać ich w społeczności. I taka wiadomość może zawierać wiele elementów, ale ma tak naprawdę jeden główny cel, czyli powitać tych użytkowników i przekonać ich do tego, żeby śledzili nasze poczynania i żeby pozostawali z nami w kontakcie. Czyli żeby przeszli na naszą stronę i kiedy będziemy publikować nowe artykuły, żeby trafiali na naszą stronę. No i oczywiście poza taką wiadomość powitalną mamy też wiadomości cykliczne, czyli za każdym razem, powiedzmy, po opublikowaniu artykułu na naszym blogu, możemy wysłać wiadomość typu RSS to e-mail, tak jak my to nazywamy w naszym panelu. I takie wiadomości możemy automatycznie wysłać do naszych użytkowników. Dzięki wysyłaniu tych wiadomości i e-mail, załóżmy, że mamy 300 subskrybentów, którzy subskrybują naszego bloga, to
mniej więcej te 80% tych użytkowników już może wejść w pierwszych kilku godzinach na naszą stronę internetową, dowiedzieć się o tym artykule i nie musimy tutaj liczyć na to, że powiedzmy tacy użytkownicy sami trafią na nasze treści poprzez szukanie ich w internecie, poprzez wyniki organiczne wyszukując w Google. Nie, dzięki temu, że będziemy korzystać z automatyzacji, z automatycznych powiadomień, będziemy mogli ich powiadomić o tym automatycznie. I dzięki temu ruch na naszej stronie oczywiście wzrośnie, taka wiadomość będzie automatycznie do nich wysyłana, oni będą wiedzieć o naszych artykułach pierwsi. I to też jest fajne działanie, ponieważ powinniśmy doceniać tych użytkowników, którzy pozostają z nami w kontakcie. Powinniśmy im podziękować i wysłać takie treści ekspresywne już na samym początku. Czyli oni powinni być tymi, którzy zasługują na to, żeby pierwsi dowiedzieli się o tym, co mamy do powiedzenia. Jeżeli to są wartościowe treści, na przykład, które pomagają w budowaniu ich biznesu, czy silnej marki, to oni na pewno to docenią. Kolejnym business case'em, z którym możecie mieć styczność w sumie codziennie, to jest na przykład sytuacja, kiedy prowadzi sklep internetowy i chcemy po prostu uzyskać cel, mianowicie sprzedawać więcej i częściej. No i właśnie marketing automation jest wykorzystywany bardzo często przez tego typu firmy, przez sklepy i e-commerce, ponieważ w zasadzie no, nie mogę powiedzieć, że on został stworzony przez nie, powiedzmy, dla nich. Niemniej jednak widać, że one są pierwsze, które adaptują, które korzystają z tych oto narzędzi. Tutaj przykład takiego sklepu, herstore.pl. To jest akurat też nasz klient, który generalnie przyszedł do nas z potrzebą. Chcieliby sprzedawać więcej i częściej. Chcieliby, żeby użytkownicy częściej wchodzili na ich stronę internetową i żeby zamawiali za większą kwotę. No i pierwszą podstawową rzeczą, którą może zrobić taki sklep internetowy, to zachęcić użytkowników do zapisania się, nawet jeżeli nie mają jeszcze konta w ich sklepie. Wcześniej ten system działał inaczej, czyli marka Herstore zbierała tylko adres e-mail w momencie, gdy się zakładało u nich sklep, czy konto w sklepie. A my stwierdziliśmy, że wprowadzimy im taki oto pop-up, gdzie po prostu informujemy, że słuchaj, jeżeli zapiszesz się na nasz newsletter, to otrzymasz 20 zł, czyli darmową kwotę jakąś do wydania, na swoje najbliższe zakupy. I będziesz otrzymywał też od nas ciekawe informacje na temat najnowszych promocji, informacji z bloga, atrakcyjnych rabatów itd. I oczywiście zbieramy też e-mail i adres e-mail oraz dodatkowa rzecz, to na przykład płeć. I to bardzo nam pomaga już na wstępie profilować tych użytkowników, aby otrzymywali w przyszłości informacje, które są bezpośrednio do nich, powiedzmy, dla nich przygotowane. Czyli będziemy mogli profilować i wysyłać wiadomości spersonalizowane. No i oferując taki rabat na samym początku, robimy też dodatkową rzecz, czyli motywujemy użytkowników, którzy gdzieś tam się wahali. Nawet jeżeli nie mamy darmowej dostawy, czy tej bezpłatnej dostawy, to w tym momencie przekonujemy ich, no dobra, oni mają podobną cenę co konkurencja, ale oferują ten rabat, więc skorzystam z ich usług. I jeżeli uda nam się przekonać ich do tego pierwszego zakupu, to już w przyszłości będzie nam łatwiej do kolejnego i kolejnego, ponieważ już przejdą przez nasz system, dowiedzą się dokładnie krok po kroku, jak to działa, widzą, że nie ma tam żadnych ukrytych kosztów i że wysyłam ten towar jak najszybciej, także będą wiedzieli, że oferujemy wysoką jakość. No i naturalnie, automatycznie po takim zapisie przychodzi też wiadomość powitalna. Ona powinna być powiązana z tym formularzem zapisu, z naszą stroną, aby użytkownik wiedział, od kogo dostał i dlaczego ją dostał. Dlatego, jeżeli przygotujemy tę wiadomość w ten sposób, to mamy pewność, że wskaźnik otwarcia będzie wyższy niż te 20 parę procent standardowy, które obserwujemy na rynku, a będzie właśnie on zbliżony typu 60, 70, 80%. Jeżeli będziemy oczywiście oferowali coś wyjątkowego, na co nasi użytkownicy chcą się zgodzić. I tutaj mamy na przykład takie wiadomości z kodem rabatowym. I tak jak wcześniej wspomniałem, powiedzieliśmy, że oferujemy kod rabatowy na kwotę 20 zł, wysyłamy go automatycznie w wiadomości e-mail i dajemy też możliwość od razu przejścia do strony internetowej. Tutaj powinniśmy ułatwić takim użytkownikom, żeby nie musieli przepisywać tego kodu, tylko mogą skopiować ten kod i wykorzystać w naszym sklepie. Czyli po prostu, czy klikamy w kod rabatowy, czy idę na zakupy, przechodzę do nich na stronę internetową i dokonuję pierwszego zakupu. Jeżeli by tego użytkownik nie zrobił, załóżmy, że nie dokonał zakupu przez tydzień, to możemy dzięki Marketing Automation za tydzień na przykład im przypomnieć o tym, że słuchaj, twój kod rabatowy za chwilę straci ważność. Czyli mamy możliwość przekonać użytkowników do zakupów już na samym wstępie i upewnić się, że będą oni naszymi klientami. Taki e-commerce też może zrobić coś innego, może wysłać również powiadomienia z bloga. I to jest bardzo fajna taktyka, którą tutaj zastosowaliśmy dla klienta, mianowicie
Wysyłamy powiadomienia informujące o nowościach na blogu i pokazujemy w ten sposób, że nasza marka to nie tylko sprzedaż, to nie tylko produkty, które chcielibyśmy przekazać tym klientom, ale to też to są wartościowe i ważne informacje. Jeżeli użytkownik będzie wiedział na przykład, w jaki sposób powinien farbować swoje włosy, albo jaki szampon, czy jaką farbę dobrać do włosów krótkich, czy kręconych i tak dalej, to w tym momencie my pokazujemy, że nasza marka myśli o czymś innym, nie tylko oczywiście o sprzedaży. I co ciekawe, te wiadomości e-mail to nie są tylko wiadomości contentowe, że tak to nazwę, czyli budujące jakąś wizję naszej marki. To są również wiadomości, które pozwalają nam w przyszłości profilować tych użytkowników. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, że wiadomość o krótkich włosach lub informacja o długich włosach zainteresowała naszego użytkownika, to w tym momencie wiemy, że w przyszłości możemy stworzyć taki segment i wysłać do nich inną wiadomość, skierować ich na inną ofertę, ponieważ ten użytkownik ma krótkie włosy, ten ma długie, ten ma kręcone i tak dalej. Czyli zbieramy informacje, to się nazywa bardzo trudne określenie, progresywne profilowanie. Niemniej jednak polega na tym, że czasem zbieramy informacje na temat naszych użytkowników, a nie prosimy ich o wszystkie informacje naraz, tylko się uczymy, ponieważ użytkownik się zawsze może zmienić, jego preferencje też się mogą zmienić. A kolejną rzeczą, którą zaproponowaliśmy, to między innymi wysłanie wiadomości spersonalizowanych. Jak widzicie, te dwie wiadomości niewiele się tak naprawdę różnią, ponieważ dolna część oferty jest identyczna dla mężczyzn i dla kobiet, ale górna część dotycząca na przykład maszynek do golenia jest już tutaj przygotowana typowo dla mężczyzn. I to jest tak naprawdę jedna wiadomość, którą możemy wysłać do wszystkich naszych użytkowników, ale w tym momencie, jako że kod, który zastosowaliśmy w wiadomości pozwala nam dynamicznie podmieniać treści. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma zdefiniowaną w naszym systemie płeć na mężczyznę, to pokaż mu to, jeżeli kobieta, to pokaż mu to, a jeżeli ma włosy krótkie, długie i tak dalej, to pokaż mu taką, a taką treść. I wysyłamy w ten sposób wiadomości bardziej treściwe, bardziej przydatne dla naszych użytkowników i dzięki temu mamy pewność, że częściej od nas kupią niż jakbyśmy wysłali taką samą wiadomość nieinteresującą lub no, trochę interesującą do wszystkich. I kolejną rzeczą, jaką można tutaj zrobić, to jest wiadomość typu porzucony koszyk, tudzież porzucone wyszukiwanie. Tutaj jest przykład wiadomości wysłanej przez system, przez sklep eStent.pl, ale niemniej jednak pokazuje wiadomość, która może bardzo fajnie się sprawdzić, ponieważ wysyłamy ją do użytkowników, którzy albo szukali na przykład danego produktu, albo kategorii produktu, albo już nawet dodali ten produkt do naszego koszyka zakupowego i powiedzmy nie dokończyli zakupu. Czyli sprawdziliśmy, że byli na stronie A, ale nie przeszli na stronie B, czyli powiedzmy podsumowania całego zakupu i po jakimś czasie postanowiliśmy im wysłać taką wiadomość. Z reguły wysyłam się ją powiedzmy po jednej dobie, przepraszam, po jednej godzinie czy 2 godzinach, a kolejną na przykład po dobie, aby przekonać tego użytkownika do powrotu. Niemniej jednak można tutaj oczywiście przetestować to i tego oczywiście zachęcam, żeby analizować swoje własne powiedzmy taktyki. No i oczywiście sprawdzać, co będzie działało dla naszych użytkowników przy naszej bazie marketingowej, w naszej bazie mailingowej. I oczywiście mamy tutaj trzeci przykład, który też również dotyczy bazy klientów, z którymi mamy na co dzień styczność. Między innymi dostarczamy narzędzie lub usługę online i chcemy, aby użytkownicy z niej jak najczęściej korzystali. Czyli oprócz tego, że mamy usługę, to oczywiście chcemy nie tylko, żeby ludzie się zapisywali i pozostawili nam swój pierwszy, powiedzmy, kontakt, dane kontaktowe. Chcemy oczywiście też, żeby się logowali do naszego systemu i z niego korzystali. Mamy tutaj przykład marki Endomondo. Jest to serwis, który pozwala nam śledzić na przykład nasze poczynania sportowe, czy chodzimy, czy biegamy, nasze treningi i tak dalej. No i naturalnie jednym z sukcesów takiej marki byłoby ogromna liczba użytkowników, ale liczba użytkowników sama w sobie nie przynosi im pieniędzy, nie przynosi im tego, co oni by chcieli osiągnąć. Chcą oczywiście użytkowników, którzy będą zaangażowani, będą reklamować ich produkt innym użytkownikom i dzięki którym będą oni mogli też powiedzmy sprzedawać więcej kont premium. No i mamy taki serwis, przekonujemy użytkowników do zapisu, a następnie staramy się ich angażować w korzystanie z tego. Mamy tutaj przykład wiadomości wysłanej przez Endomondo, które informuje mnie o tym, że nowy użytkownik, którego powiedzmy mam wśród znajomych na Facebooku czy gdzieś indziej, po prostu został użytkownikiem Endomondo i mnie zaprasza.
Czyli zauważyli albo, że ja już jestem znajomy tej osoby na Facebooku, albo jak tutaj w tym przypadku po prostu informują mnie o tym, że ktoś mnie zaprasza do znajomych. Jak taka wiadomość mi się pojawi, ja przejdę do ich panelu, zaakceptuję, to będę się stopniowo zaznajamiał, będę coraz częściej, powiedzmy, no, będę wiedział więcej na temat, jak wykorzystać ich panel i dzięki temu będę coraz bardziej się przekonywał do ich serwisu. Inna wiadomość, która przekonuje takiego użytkownika do logowania się, do sprawdzania, to między innymi podsumowania z ich aktywności. Tutaj jest wiadomość informująca o mojej aktywności w lipcu. Fajna, spersonalizowana wiadomość, która pokazuje, ile kalorii spaliłem w tym oto miesiącu, ile czasu spędziłem uprawiając sport, ile kilometrów przebyłem i tak dalej. No i to jest kolejny sposób na to, żeby właśnie użytkownika przekonać, pokazać mu od razu efekty, które ma z naszego narzędzia. Czyli jeżeli byśmy tutaj zaczynali dopiero przygodę ze sportem, zaczynali truchtać czy biegać, no to takie podsumowanie nam pokazuje, super, poświęciłem tyle czasu, spaliłem tyle kalorii, zrobiłem tyle fajnych rzeczy, przechodzę do serwisu, powiedzmy, chcę skorzystać z ich usługi ponownie, albo nawet rozwinąć ten mój pakiet, skorzystać z wyższego pakietu. No i będę oczywiście się logował i mierzył to, co robię w ich usłudze. Kolejna wiadomość, którą otrzymaliśmy tutaj od Endomondo, to między innymi takie informacje o tym, jakie są jeszcze u nich funkcje. I to była bardzo fajna wiadomość zawierająca animację, która pokazuje o tym, że możemy dopingować innych użytkowników. I to też sukces serwisu Endomondo, który jest również jest serwisem społecznościowym. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy wysyłać wiadomość o tym, że dzisiaj biegałem tylko do samych siebie, to równie dobrze moglibyśmy to robić w Excelu. A oczywiście tego nie chcemy. Chcemy się chwalić tym w serwisie Endomondo i chcemy też dopingować innych, żeby oni nas dopingowali i tak dalej, żebyśmy razem wszyscy trenowali i czuli się lepiej. No i to fajny jest przykład pokazania funkcjonalności i narzędzia, które Endomondo wprowadził, właśnie dopingowania innych. Czyli widzimy, że ktoś na przykład w tym momencie biega, możemy mu wysłać wiadomość, że biegnij dalej i tak dalej. No i dzięki temu ponownie sprawiają, że chcemy coraz bardziej korzystać z tych usług. A oczywiście, jeżeli klikniemy w dowiedz się więcej, to jeszcze dowiemy się u nich na stronie, jakie są zalety z korzystania z wersji premium ich oto serwisu. No i to były trzy przykłady, jak marketing automation może być wykorzystane na co dzień. I myślę, że jeżeli spojrzycie na marki, które was otaczają, na wiadomości, które otrzymujecie i kampanie, które realizują marki wokół was, widzicie, zauważycie, że marketing automation jest stosowany już dość powszechnie przez inne firmy. No i pytanie, dla kogo jest to rozwiązanie? I jak widzieliście już na przykładach, o których wspomniałem, jest to między innymi rozwiązanie dla między innymi blogerów, freelancerów, czyli osoby, powiedzmy, które prowadzą własną działalność, same, powiedzmy, pracują z domu czy z jakiegoś coworkingu i chcą na przykład budować zaangażowanie, chcą informować swoich czytelników o nowych artykułach, chcą wymieniać się z nimi informacjami, przekonywać ich do tego, żeby odwiedzali ich stronę internetową. Są to też freelancerzy, którzy, powiedzmy, tworzą stronę internetową, czy grafikę, czy przygotowują raporty i chcą, żeby ich klienci dowiadywali się o informacjach z branży, którzy chcą się chwalić swoimi rzeczami z portfolio i którzy chcą przekonywać użytkowników do tego, żeby, czy ich klientów do tego, żeby skorzystali z ich usług. I oczywiście takim freelancerem też może być osoba, która prowadzi agencję jakąś marketingową, social mediową dla swoich klientów i po prostu chcą ich informować o tym, co się dzieje, jak to działa, czy chcą też ich po prostu stopniowo zaznajomić z procesem współpracy. Jak też wspomnieliśmy, jest to narzędzie dla małych firm i też agencji. Czyli jeżeli byśmy my mieli agencję jedno lub kilkuosobową, nawet kilkunastoosobową, to możemy skorzystać z takiego narzędzia, ponieważ możemy dla naszych klientów skorzystać z automatyzacji, możemy też stworzyć, powiedzmy, cykle edukacyjne, tematyczne dla naszych użytkowników, a może być to po prostu mała firma, która, powiedzmy, sprzedaje rękodzieło na Allegro czy na jakimś innym serwisie, ma własny sklep w Shoplo i tak dalej i chce informować użytkowników o tym, że, powiedzmy, mają nowe usługi, czy chcą informować o tym, że mają nowe produkty, chcą sprzedawać więcej, częściej, chcą sprawiać, żeby użytkownicy wchodzili z nimi w interakcję, żeby wchodzili na ich stronę internetową i tak dalej. No i naturalnie marketing automation jest też dla dużych firm, dla dużych e-commerce'ów, powiedzmy, te duże firmy na polskim rynku jak Euro RTV, czy Ole Ole, czy MediaMarkt, tego typu właśnie narzędzi korzystają. Duże firmy również. Myślę, że możemy już o naszej firmie też powiedzieć jako spora firma ponad 300 pracowników i też oczywiście korzystamy z tego typu narzędzi również do komunikacji wewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna
Czyli na przykład nasz dział HR wykorzystuje tego typu narzędzie, czy nasze w tym wypadku narzędzie do edukowania nowych pracowników, którzy przybędą do naszego biura już niebawem i wysyłają cykl informacji, jaki będą potrzebować w swoich pierwszych dniach w pracy. Czyli informują o tym, jakie są działy, jakie są, powiedzmy, benefity z pracy w tej firmie, gdzie się dowiadywać rzeczy, które chcieliby się dowiadywać, gdzie byliśmy, co robimy itd. E-commerce, no naturalnie, jeżeli chcielibyście sprzedawać swoje produkty częściej, chcielibyście wysyłać informacje o tym, jakie są wasze najlepsze produkty, najlepiej oceniane, które powiedzmy są najczęściej kupowane, lub też chcecie zachęcać użytkowników do tego, żeby wchodzili na waszą stronę i oceniali produkty, do tego wszystkiego możecie zastosować Marketing Automation. No dobra, i pytanie podstawowe, ile to kosztuje? Najczęściej w sumie spotkamy się z tym chociażby na targach, że użytkownicy czy potencjalni klienci pytają, ile coś takiego kosztuje i czy to jest tylko i wyłącznie dla dużych firm. No i tak jak już powiedziałem, że również małe firmy z tego by skorzystały i również cena to pokazuje, ponieważ Marketing Automation w tej wersji, którą my przygotowaliśmy, w zasadzie patrzy tylko na jeden aspekt, czyli mianowicie liczba adresów e-mail, czyli z tych subskrybentów, których macie w swojej bazie. Nie interesują nas inne rzeczy i w tej chwili mamy nawet kampanię promocyjną, mamy specjalną cenę. Za pół ceny możecie korzystać z Marketing Automation, jeżeli się zapiszecie do końca listopada. Tutaj macie adres e-mail na slajdzie, wy możecie przepraszam, adres URL. Możecie przejść na tę stronę i zobaczyć, jakie są u nas pakiety. Ale tak jak wspomniałem, Marketing Automation w naszym wydaniu nie patrzy na aspekty, które w przypadku innych firm często są istotne. Mianowicie niektóre firmy patrzą na to, jaki macie ruch na stronie i od tego uzależniają cenę, ile będzie Marketing Automation kosztowało. Lub patrzą też na liczbę cyklów, czyli powiedzmy tych takich ścieżek komunikacji, które za chwilę zobaczycie, które zaprezentuje Wam mój kolega Irek i które powiedzmy byście realizowali do swoich użytkowników. Również nie interesuje nas liczba wysyłanych wiadomości, ponieważ tak jak pokazujemy, kampanie Marketing Automation oparte o wiadomości triggerowane, czyli wysłane w odpowiedzi na jakąś akcję, to jest lepsze rozwiązanie i tutaj jest nieważna ich ilość tak naprawdę. Jeżeli wyślecie jedną spersonalizowaną wiadomość zamiast 10 wysłanych do wszystkich, to my będziemy nawet bardziej szczęśliwi. Liczba trafowanych linków, tego typu rzeczy też nas w tym momencie nie interesuje. Tak jak powiedziałem, jedyna wartość, która się dla nas liczy, to liczba adresów e-mail w waszym koncie, a to, co już jak działacie, jak szeroko działacie, czy robicie to tylko dla siebie, czy dla waszych klientów, to już jest mniej dla nas istotne. No i tak, i czy to się opłaca? No i tak naprawdę Marketing Automation samo w sobie nie jest tylko buzzwordem, o którym się słyszy na konferencjach marketingowych, na targach itd. Jest to coś, co przynosi wartość klientom i dlatego staje się takie popularne. Mówiąc popularne, chodzi mi też o liczbę firm, którzy zaczyna z tego korzystać. I między samym rokiem 2011 a 2014 liczba firm w B2B, czyli w relacjach między firmami, wzrosła 11-krotnie według danych, które mamy od Serious Decisions. I to pokazuje, jaki jest trend. Pokazuje, że firmy idą w tę stronę, ponieważ to dla nich działa. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o to, że powiedzmy, więcej firm korzysta i to jest dla nas wyznacznik, czy to działa. Oczywiście chodzi też o skuteczność tych samych wiadomości i kampanii realizowanych w ten sposób. No i fajną rzeczą jest to, że wiadomości niemasowe, czyli te automatyczne, wysyłane w odpowiedzi na jakieś, powiedzmy, zmiany w profilu klienta czy jego akcje, generują dużo większy wskaźnik kliknięć niż zwykłe kampanie e-mail marketingowe. I porównując to i tak z innymi narzędziami czy z mediami społecznościowymi, to i tak średni CTR w wiadomościach e-mail, który wynosi około 4% zależnie od branży, to już tak jest niezły wynik, ale jeżeli wysyłamy wiadomości automatyczne, które są spersonalizowane i wysłane wtedy, kiedy trzeba, to mamy ten wskaźnik CTR nawet na wyższym poziomie, czyli wskaźnik przeklikań jest wyższy i dzięki temu wskaźnik konwersji również może być wyższy. Pokazuję to też, jeśli chodzi o otwarcie i kliknięcia, to również się zmienia, jeżeli stosujemy wiadomości transakcyjne, automatyczne, aniżeli jeżeli wysyłamy wiadomości zwykłe typu newsletter, który wysyłany do wszystkich użytkowników naraz. My chcemy odchodzić od takiego masowego wysyłania. Oczywiście, jeżeli prowadzimy kampanię promocyjną, to wyślemy
na przykład informację o tym webinarze wyślemy wszystkim naszym użytkownikom, którzy byli zainteresowani webinarami w przeszłości, ale następnie jakieś powiadomienia o tym, że webinar zbliża się za godzinę, czy dziękujemy za przybycie na nasz webinar, to są już wiadomości, które są wysyłane do użytkowników, którzy rzeczywiście byli nimi zainteresowani, tym konkretnym webinarem, zapisali się na niego lub brali w nim udział. I dzięki temu te wiadomości osiągają dużo lepsze wyniki niż takie wiadomości standardowe. No dobra, i co muszę zrobić, aby zacząć z Marketing Automation? Jak już wspomniałem, nie jest to takie trudne narzędzie, nie jest to też drogie narzędzie, dlatego w sumie plan działania jest bardzo prosty. Mianowicie, jak przy każdym narzędziu, z którego chcielibyśmy skorzystać, w każdym nowym podejściu do kampanii promocyjnych, musimy spojrzeć na plan naszej komunikacji. Chcemy zobaczyć, co chcemy naszym użytkownikom powiedzieć, na jakim etapie, czy na przykład jeżeli ktoś się zapisze na naszego bloga, to od razu wysyłamy mu informację o tym, jaka jest cena naszego produktu, czy chcemy informować ich o innych zaletach korzystania z naszego produktu. Oczywiście zakładamy konto, importujemy nasze dane, tutaj zaznaczyłem małą gwiazdkę, ponieważ możemy coś takiego zrobić automatycznie, czyli to jest w sumie bardzo ważny etap, ponieważ jeżeli mamy jakieś inne działające systemy, to powinniśmy je połączyć ze sobą. Czyli jeżeli mamy sklep internetowy, powiedzmy założony w shopu, no to powinniśmy się połączyć z GetResponse'em i upewnić się, że za każdym razem, kiedy ktoś dokona zakupu, ten ktoś trafi automatycznie do naszej bazy w GetResponse i będziemy mogli wysyłać im wiadomość automatycznie. No i następnie korzystamy z gotowych szablonów, tworzymy cykle, łączymy je, te wiadomości ze sobą, czyli łączymy warunki, jeżeli ktoś się zapisał, to wyślij mu to, jeżeli kliknął w link zawarty w wiadomości, to wyślij mu to, jeżeli powiedzmy należy do tego segmentu, to poczekaj 2 dni i zrób to. Czyli tworzymy takie cykle, całe ścieżki w oparciu o ten nasz plan komunikacji, gdzie sami wiemy, co działa najlepiej. No i oczywiście ten ostatni krok, czyli testujemy różne taktyki, analizujemy i uczymy się, ponieważ nikt nie wie o użytkownika wszystkiego, o swoich klientach wszystkiego, uczymy się tego stopniowo i dlatego zawsze zachęcamy do tego, żeby uczyć się tego, co użytkownicy lubią, co chcą robić. No i efekt jest taki, że po prostu poznajemy naszego klienta lepiej, wiemy, co lubią, co robią, jakie są ich potrzeby i dostarczamy to im w ramach naszych kampanii promocyjnych, kampanii marketingowych. Nasze kampanie stają się skuteczniejsze i dostarczamy im wartość, którą oni sobie zażyczyli, czyli to, co chcieliby od nas otrzymać, a nie te produkty, które my chcemy im przedstawić. No i czy będzie to działać z narzędziami, których już używamy? I tutaj odpowiedź w sumie zawarłem już nieco w poprzednim slajdzie. I tak naprawdę to zależy z tego, co korzystać, z czego korzystać, jakie macie narzędzia. My oferujemy po naszej stronie API, możecie się z nami skomunikować i przesyłać nam te dane, ale też mamy już dużą masę gotowych integracji widocznych na stronie integracje.getresponse.pl. Tam możecie zobaczyć gotowe integracje, jakie mamy, lub na stronach własnych narzędzi, czyli na przykład mamy integrację z serwisem Shoplo, którą oni przygotowali, aniżeli my. I tak będzie też działało z różnymi narzędziami. Wiem, że w najbliższej przyszłości będziemy wchodzić w inne narzędzia, będziemy integrować się między innymi z Shopify czy z Magento, czyli będziemy stopniowo zwiększać tę ilość tych narzędzi, żebyście wy nie musieli się uczyć tego po swojej stronie. I pytanie, czy to jest proste? Oczywiście niektóre rzeczy nie da się łatwo samemu zrobić, ale większość rzeczy, korzystając z Marketing Automation, można zrobić samemu bez wiedzy żadnej technicznej. I chociażby cykl porzucony koszyk, który wydaje się najczęściej najbardziej skomplikowanym tym cyklem, można bardzo prosto wykorzystać w naszym systemie. Dostajemy w ramach tego cyklu Marketing Automation kod JavaScript, który umieszczamy na naszej stronie internetowej analogicznie do tego kodu Google Analyticsowego na naszej stronie, czyli jeżeli wyślemy tym użytkownikom, którym chcemy powiedzmy przedstawić naszą nową ofertę, wysyłamy newsletter, z tego newslettera ta osoba trafia na stronę internetową, zapisujemy cookie i tam my śledzimy, czy dana osoba była na przykład na stronie A, a przeszła na stronę B. Oczywiście jest też bardziej skomplikowane rozwiązanie, gdzie wy swoimi skryptami informujecie nas o tym, czy dana osoba jest, powiedzmy, jeżeli zapisała się u was na stronie do sklepu internetowego, do sklepu e-commerce'owego, przekazujecie nam ten adres e-mail do systemu GetResponse i wtedy my sprawdzamy, czy jest GetResponse i wysyłamy. Jest to bardzo skomplikowane, niemniej jednak oczywiście możliwe i wtedy wystarczy się z nami skontaktować i połączyć nas z waszym programistą. Myślę, że on nie będzie miał problemu i będzie umiał to zrobić sam.
No i teraz tak naprawdę przechodzimy do drugiego etapu, mianowicie do stworzenia tego cyklu Marketing Automation krok po kroku. Za sekundkę przełączymy się i pokażemy Wam, jak to zrobić krok po kroku. Także już za chwilkę łączymy się i pokazujemy Wam. Od razu przejdziemy do rzeczy. Stworzymy sobie cykl. Zaraz wszystko opowiem, czym to naprawdę jest. OK. Po wejściu do panelu mamy tutaj kilka istotnych informacji, tak więc też po stronie produktu będą Państwo wiedzieli dokładnie, od czego warto zacząć, żeby stworzyć swój pierwszy cykl wiadomości Marketing Automation. OK, i tak wygląda początek. Ja dzisiaj przygotowałem dla Państwa dwa cykle. Pierwszy z nich będzie to cykl wiadomości powitalnych, tak zwany onboarding, a później chciałbym również pokazać taki krótki cykl wiadomości związanych z kampanią promocyjną. Rozpoczynamy od warunku, bo tak naprawdę Marketing Automation oparte jest o trzy segmenty, trzy moduły. Są to warunki, akcje oraz filtry. Warunki. Widzimy tutaj dokładnie, możemy, naprawdę warunkiem powinniśmy rozpocząć każdy cykl. W naszym przypadku, w przypadku kampanii onboardingowej, będzie to warunek zapisał się, czyli w momencie, kiedy nasz subskrybent dołączy do subskrypcji, zostanie automatycznie uruchomiony cykl Marketing Automation. Tutaj proszę zwrócić uwagę na prawą stronę. Mamy tutaj właśnie pokazane doskonale warunki. Tutaj mamy wśród nich podstawowe, takie jak zapisany przez. Możemy również rozpocząć cykl w momencie, kiedy subskrybent kliknie link wiadomości, kiedy otworzy e-mail, kiedy zmieni się pole dodatkowe. Pole dodatkowe to na przykład miejsce zamieszkania, kraj. Takie dane w momencie, kiedy subskrybent zmieni te dane rzeczywiście, możemy uruchomić dla niego zupełnie inną kampanię. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm, które działają szerzej i są obecne w wielu miastach, właściwie w wielu krajach. Możemy również nadawać punkty scoringowe oraz tagować. O tym powiem dokładnie na etapie tworzenia samej kampanii. Mamy również trzy warunki przygotowane specjalnie dla firm z branży e-commerce. I są to warunki takie jak zrealizowany zakup, porzucony koszyk i odwiedzony URL. Każdy z Państwa, kto prowadzi biznes e-commerce, wie dokładnie, jak ważne są te warunki i jakie możliwości dają. Następnie mamy tutaj akcję, czyli decydujemy, co stanie się w momencie, kiedy nasz subskrybent wykona lub nie wykona jakiegoś warunku. I tutaj możemy wysłać wiadomość, przekierować go do innej kampanii. Możemy skopiować go również do innej kampanii, ponieważ możemy prowadzić kilka jednocześnie. Możemy nadać pole dodatkowe. Tutaj mamy taką akcję czekaj. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku dłuższych cykli wiadomości. Będziemy mogli dzięki temu dokładnie zaplanować moment, w którym zostanie wysłana nasza wiadomość. Mamy również tagowanie oraz scoring. I mamy filtr. Dzięki filtrom będziemy mogli precyzyjnie kierować nasze kampanie e-mail marketingowe do osób, które mamy, które należą do grupy docelowej i są odbiorcami naszych kampanii. Dobrze, przejdźmy zatem do stworzenia takiego prostego cyklu onboardingowego. Tutaj mamy warunek zapisany przez formularz. Kiedy wejdziemy w szczegóły, możemy tutaj wybrać kampanię, do której chcemy tę osobę zapisać. Możemy również zdecydować, jaki konkretnie formularz, o jaki formularz nam chodzi. Tutaj na potrzeby dzisiejszego webinaru potraktujemy to bardzo ogólnie, ponieważ chciałbym tylko przedstawić tutaj zasadę działania, bo tak naprawdę Państwo tutaj decydują o tym, w jaki sposób cykl Marketing Automation będzie wyglądał w przypadku Państwa firmy. OK, do dzieła. Więc w momencie, kiedy subskrybent dołączy do subskrypcji, wypełni formularz, chcemy wysłać mu wiadomość. I jak Państwo widzą, wystarczy skorzystać tutaj z edytora drag and drop. Wszystko odbywa się w bardzo prosty sposób. W tym wypadku, kiedy już mamy konkretną akcję, możemy wybrać wiadomość i
I tutaj również przed przystąpieniem do tworzenia cyklu warto stworzyć sobie najpierw szablony swoich wiadomości. Tak więc tutaj w momencie, kiedy już przygotują Państwo konkretną wiadomość, którą chcą wysłać, nie ma nic prostszego, jak tylko wejść w szczegóły, wybrać ją spośród takich kategorii jak newsletter, autoresponder, marketing automation, szablon i dowolną wiadomość można tutaj dodać. W momencie, kiedy nasz subskrybent otworzy tę wiadomość, tutaj przygotowałem warunek, gdy otwarto newsletter. I teraz mamy tutaj dwie możliwości. Możemy pokierować odrębną ścieżkę do osób, które otworzyły wiadomość oraz inny zestaw wiadomości do osób, które nie otworzyły. I to daje nam naprawdę duże szanse, ponieważ w przypadku wielu wiadomości nasi odbiorcy nie od razu je otwierają. Czasami wiadomość przed otwarciem czeka jakiś czas w skrzynce odbiorczej. Tutaj też możemy dokładnie jakby pokierować dalszą komunikacją w taki sposób, żeby jednak ten przekaz był odpowiedni dla każdej z osób. W momencie, kiedy dany subskrybent otworzy naszą wiadomość, chcemy przypisać mu kilka punktów scoringowych. Tak więc tutaj, żeby wiedzieć dokładnie, które osoby są aktywne i najbardziej zaangażowane, posługujemy się scoringiem. Także w momencie, kiedy ktoś otworzy naszą wiadomość, chcemy przypisać mu, no zobacz, dodaj punkty, przypiszmy mu 5 punktów w tym wypadku. Super. I tutaj już mamy taką informację, że w momencie, kiedy wiadomość zostanie otwarta, 5 punktów zostanie automatycznie przypisanych. Następnie do tych osób chcemy wysłać wiadomość, ale nie chcemy robić tego od razu, tylko chcemy wykorzystać akcję czekaj. No, myślę, że jeden dzień to odpowiedni czas. Jak widzą Państwo, można nawet tutaj ustawić 20 dni, choć więcej, ale w przypadku tej kampanii chcielibyśmy, żeby był to jeden dzień i nawet 10 minut. Ok. I po tym czasie możemy wysłać kolejną wiadomość. Jest to cykl wiadomości powitalny, onboarding, więc nie chcemy też wysyłać tych informacji jak zbyt wiele, ale też pamiętajmy, że subskrybenci są właśnie najbardziej zaangażowani w momencie, kiedy właśnie dołączyli do subskrypcji. Także warto zaprezentować naszą markę dosyć intensywnie w pierwszych dniach po zapisie. A co z osobami, które nie otworzyły tego newsletteru? Cóż, tutaj właśnie akcja czekaj jest szczególnie istotna, ponieważ być może są akurat zajęci albo nie mają ochoty otwierać naszych wiadomości w tym akurat momencie. Więc dajmy im szansę, zwiększmy ilość dni, niech to będzie 3. Ok, w tym wypadku do osób, które nie otworzyły wiadomości od razu, możemy skierować zupełnie inną ścieżkę i do tych osób wyślemy wiadomość po 3 dniach. Więc też korzystamy z edytora, wiadomość. I zapewne też będziemy chcieli sprawdzić, czy ta wiadomość została otworzona. Tutaj możemy albo wykorzystać warunek e-mail otwarty, albo link kliknięty. Ja zdecydowałem się na link kliknięty, ponieważ w tym przypadku wiadomość, którą chciałbym wysłać, na pewno będzie zawierała jakiś wartościowy link, więc interesuje mnie informacja, czy te osoby otworzyły tę wiadomość i kliknęły w ten link, czy jednak nie uważały tej treści za interesującą. To też pozwoli mi później dopasować dalszą komunikację do ich potrzeb. Myślę, że w przypadku osób, które nie otworzyły naszej wiadomości, nie będziemy już tutaj podczas webinaru rozbudowywali tego cyklu. Natomiast tutaj możemy jeszcze stworzyć kilka przykładowych wiadomości. Również skorzystam jeszcze z warunku link kliknięty.
bo tutaj prześledźmy jeszcze raz ścieżkę. Nasz subskrybent zapisał się przez formularz, dołączył, wtedy automatycznie został uruchomiony cykl i została do niego wysłana pierwsza wiadomość z naszego cyklu powitalnego. Kiedy otworzył nasz newsletter, przypisaliśmy tej osobie 5 punktów i dokładnie kolejnego dnia wysłaliśmy mu jeszcze jedną wiadomość. Ponieważ osoba ta otworzyła nasz poprzedni newsletter, wiemy, że jest to osoba, która jest zainteresowana otrzymywaniem komunikacji ze strony naszej marki, także możemy śmiało wysłać kolejne wiadomości i zaprezentować swoją ofertę w szczegółach. I tutaj mamy podobną sytuację. Jeżeli skorzystamy z warunku link kliknięty, będziemy wiedzieli, że osoba ta nie tylko otworzyła wiadomość, ale przede wszystkim kliknęła w zawarty w niej link. W tym wypadku moglibyśmy przypisać tej osobie tak, że jest to osoba zaangażowana, ale może to jeszcze zbyt wcześnie, możemy skorzystać z kolejnych punktów. Więc w momencie, kiedy wiemy, że osoba ta kliknęła w link zawarty w wiadomości, możemy przypisać mu kolejne punkty. Myślę, że za otwarcie możemy dać mu 10. Oczywiście, jak Państwo widzą, wszystkie szczegóły dotyczące komunikacji jakby ustalają Państwo sami, w zależności od tego, jakie są potrzeby Państwa firmy. Tak więc tutaj też ta ilość punktów jest umowna, więc można je sobie tutaj dowolnie nadawać. Dobrze, czyli mamy osobę, która już kliknęła w link kolejnej wiadomości, przydzieliliśmy jej 10 punktów. Myślę, że warto poczekać jakiś czas. Cały czas pamiętając, że jest to jednak ten okres największego zaangażowania. Więc poczekajmy jeszcze 2 dni i wyślijmy kolejną wiadomość, trzecią z naszego cyklu onboardingowego. I w tym wypadku, jeżeli dołączymy tutaj warunek link kliknięty i będziemy wiedzieli, że ten subskrybent rzeczywiście jest zaangażowany w komunikację, otwiera nasze wiadomości i klika w zawarte w nich linki, możemy śmiało przypisać mu tak, zaangażowany. Gdy wejdziemy tutaj w szczegóły, możemy przypisać lub usunąć dowolny tak. I tak oto przypisaliśmy tej osobie tak zainteresowany. To tylko wstęp. To jest taki bardzo podstawowy cykl, który właśnie chciałem Państwu pokazać jako przykład. Natomiast jak Państwo widzą, dzięki wykorzystaniu tych warunków, akcji oraz filtrów można dowolnie kształtować komunikację z subskrybentami. Też myślę, że najważniejsze jest to, że na podstawie analizy zachowania odbiorców będziemy w stanie pracować nasze kampanie e-mail marketingowe w taki sposób, żeby z czasem wysyłać wiadomości do odpowiednich osób i w odpowiednim czasie w odpowiedni sposób. Także rzeczywiście marketing automation tutaj pozwala nam na to, żeby dokładnie targetować komunikację i osiągać jak najlepsze rezultaty. Spróbujmy teraz przygotować kampanię promocyjną. Musimy sobie zapisać, wyjść z tego cyklu. Chcemy stworzyć nowy cykl. Ponownie mamy tutaj krótką instrukcję, która rzeczywiście bywa bardzo przydatna. I najważniejsze informacje, które tutaj się pojawiają, o których warto pamiętać, to to, że przed przystąpieniem do tworzenia takiego już sprecyzowanego cyklu warto przygotować sobie wcześniej kilka szablonów wiadomości, co też pomoże nam na bieżąco określić i dopracowywać naszą komunikację. OK, promocyjna akcja. Myślę, że warto rozpocząć ją od ilości otrzymanych punktów. Podczas tworzenia poprzedniego cyklu pokazałem Państwu, w jaki sposób można nadawać punkty scoringowe. W ten sposób dowiedzieć się, którzy odbiorcy są najbardziej zaangażowani. A
Ta kampania promocyjna, którą w tej chwili pokażę, będzie właśnie miała na celu wynagrodzenie za angażowanie. Więc ustalmy sobie konkretne parametry warunku. Ja chciałbym, żeby w momencie, kiedy ilość punktów jest większa lub równa 100 punktom. Ok. To wtedy właśnie uruchomi się cykl. Także każdy z subskrybentów zbiera sobie punkty, system zlicza jego zaangażowanie. W momencie, kiedy uzyska liczbę 100 punktów, uruchomi się ten cykl, który właśnie tutaj przygotowuje. W tym wypadku chciałbym jeszcze wykorzystać filtr. Filtr liczba subskrybentów, dzięki któremu będę mógł skierować tę kampanię promocyjną do pierwszych 10 osób, które uzbierają, na których koncie znajdzie się liczba 100 punktów. Także tutaj też jest duże pole do manewru. Dzięki tym filtrom będziemy mogli organizować bardzo ciekawe i angażujące kampanie promocyjne. Możemy tutaj wprowadzić pewne elementy konkursu i jakby już na samym początku kampanii mówić otwarcie o tym, że jest to promocja skierowana do pierwszych 10 osób. W momencie, kiedy osoby, które uzbierają te punkty, będziemy chcieli przenieść do kampanii promocyjnej, także możemy użyć tutaj akcji przenieść do kampanii. Następnie po jednym dniu będziemy chcieli wysłać do nich wiadomość. Dlatego też skorzystamy z akcji czekaj. Tutaj już mamy od razu braną ilość dni. Tutaj jest to jeden, ale jak Państwo wiedzą, można dowolnie tutaj ustawiać parametry każdego z warunków akcji oraz filtru. I po jednym dniu będziemy chcieli wysłać do tych osób wiadomość. Ok. Co w momencie, gdy otworzą wiadomość? Zakładając, że chcemy przesłać do nich kod rabatowy albo jakieś konkretne instrukcje dotyczące warunków promocji, no to wiemy, że w momencie, kiedy tu nawet niekoniecznie możemy wykorzystać warunek kliknięty link, możemy również wykorzystać warunek e-mail otwarty. I jeżeli otworzą wiadomość, wiemy, że są zainteresowani i wiemy, że wiedzą dokładnie, że ta kampania jest skierowana do nich. Co natomiast z osobami, które mają liczbę 100 punktów, ale nie otworzyły naszej wiadomości? Myślę, że w tym wypadku warto jeszcze im przypomnieć o tym, że mają szansę na skorzystanie z rabatu bądź też dowolnej promocji. I zakładając, że na przykład rabat będzie ważny przez 7 dni, możemy wykorzystać akcję czekaj. I po 6 dniach przypomnieć tym osobom o tym, że w dalszym ciągu mają jeszcze czas na to, aby wykorzystać rabat. Dokładnie tak. Także też jeszcze podsumujmy sobie tutaj ten krótki cykl. Kampania uaktywnia się w momencie, kiedy któryś z subskrybentów uzbiera 100 punktów lub przekroczy tę liczbę. Dzięki filtrom liczba subskrybentów będziemy mogli skierować naszą kampanię promocyjną tylko do 10 osób, które jako pierwsze zbierają tę ilość punktów. Następnie przeniesiemy te osoby do kampanii promocyjnej. Po jednym dniu wyślemy do nich wiadomość zawierającą na przykład kod rabatowy. I gdy osoby, które otworzą wiadomość, wiadomo, że być może skorzystają z tego kodu lub nie, natomiast osoby, które nie otworzą z jakiegokolwiek powodu tej wiadomości, jeszcze otrzymają przypomnienie na jeden dzień przed końcem promocji o tym, że mogą jeszcze z tej promocji skorzystać. Także, jak Państwo widzą, bardzo, bardzo prosty sposób możemy przygotować tutaj kampanię promocyjną, która zostanie skierowana precyzyjnie do najbardziej zaangażowanych odbiorców. I możemy również jeszcze objąć tutaj ilość osób, która weźmie w tej kampanii udział.
Super. Bardzo dziękuję i polecam samodzielnie tworzyć cykle. Jest to naprawdę bardzo proste narzędzie, które jest na tyle elastyczne, że można dostosować je dokładnie pod kątem potrzeb każdej firmy. Także zapraszam do skorzystania. OK, teraz możemy wrócić z powrotem do naszej prezentacji. Widzieliście już, jak zrobić taki cykl samemu od początku do końca. Teraz możemy przejść do pytań. Wiem, że nasza koleżanka Ania odpowiadała Wam na pytania cały czas w trakcie trwania tej prezentacji. Niemniej jednak, jeżeli byście chcieli zadać nam jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich właśnie teraz. Ja tutaj postaram się powiększyć okno czatu, tak aby pojawiające się pytania mogły się tutaj lepiej wyświetlić. Jak już wspomniałem wcześniej, oczywiście możecie pisać do nas po prostu przechodząc na stronę support.giftresponse.com. Tam możecie poszukać dane kontaktowe do nas, skontaktować się na czacie, na przykład na żywo, czy napisać do nas maila, jakkolwiek będzie Wam to pasowało. Naturalnie nasz webinar jest nagrywany i jeżeli tutaj ponownie technologia nie spłata na chwili, to będziemy mogli Wam wysłać je nagranie jak najszybciej. Myślę, że w dniu jutrzejszym już będziecie mogli sami odsłuchać tego w wolnym czasie. Jeśli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe integracje GetResponse, będziemy stopniowo zwiększać ich liczbę. Nasz dział integracji się rozwija i tutaj działamy już z kolejnymi partnerami, aby połączyć GetResponse z kolejnymi platformami i też dodajemy nowe funkcjonalności, nowe elementy narzędzia, czyli tutaj dosłownie na dniach powinny dojść nowe opcje, tak jak na przykład rozpocznij cykl po tym, jak poprzedni cykl się zakończył, przenieś kogoś do odpowiedniego etapu na cyklu Marketing Automation, lub też zaczynamy działać wstecz. Czyli dotychczas Marketing Automation działało dopiero od momentu, kiedy teraz stworzyliśmy, powiedzmy, cykl i na przykład opieraliśmy o informację o wiadomości, która zostanie wysłana od tego momentu. Teraz będziemy też działać wstecz, czyli na przykład, jeżeli ktoś otrzymał tag, powiedzmy tydzień temu, miesiąc temu, lub ma takie oto pole dodatkowe, na przykład zaznaczyliśmy, że dana osoba jest użytkownikiem zaangażowanym lub otworzyła jakąś wiadomość w przeszłości, to będziemy mogli też przygotować jakąś serię wiadomości lub akcji, które przygotowaliśmy wcześniej. Dobrze. Jeżeli jakiekolwiek jeszcze pytania się tutaj pojawiają, postaram się na nie odpowiedzieć, ale tak jak wspomniałem wcześniej, wystarczy, że skontaktujecie się z naszym działem obsługi klienta, postaram się na wszystko odpowiedzieć i jak wyślemy Wam też nagranie do naszego dzisiejszego webinaru, będziecie mogli do nas odpisać. Tutaj widzę, że pytanie jest od Pana Bartosza, mianowicie czy w Marketing Automation są opcje landing pages? Naturalnie działamy w sposób taki, że oferujemy narzędzie do landing pages. Niemniej jednak, jeśli chodzi o personalizację, na przykład na stronach tych docelowych, na landingach, to jeszcze one nie są dostępne powiedzmy w tym cyklu. Niemniej jednak dodajemy je stopniowo na naszej takiej mapie działań, które będziemy wprowadzać elementów. Są między innymi właśnie strony docelowe, czyli będziemy łączyć ze sobą te wszystkie elementy, abyście mogli stworzyć takie naprawdę kompleksowe kampanie marketingowe i śledzić to, co wasi użytkownicy robią, co lubią i przekazywać informacje dokładnie w taki sposób, jaki by chcieli. Panie Mariuszu, bardzo proszę o skontaktowanie się z nami, również za pomocą tego adresu, który pokażę z powrotem na ekranie. Jeżeli chciałby Pan z nami współpracować na nieco innym polu, bardziej partnerskim, oczywiście też zapraszam do kontaktu. Myślę, że na dzisiaj już możemy spokojnie skończyć, żeby nie przedłużać. Będziecie mogli wrócić do pracy, przemyśleć wszystko to, co zobaczyliście. Ja Wam bardzo dziękuję i przepraszam za początkowe trudności, które mieliśmy. Nagranie trafi do Was, myślę, że dosłownie jutro, jak tylko będziemy mogli je Wam przekazać. Slajdy też otrzymacie, że tak powiem, w paczce od nas w wiadomości. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo za przybycie i życzę Wam miłego dnia.